W dzisiejszym świecie dużo mówimy o tolerancji i poszanowaniu praw innych. Często w rozmowie deklarujemy, że jesteśmy otwarci na inność wszelkiego rodzaju. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy na przykład, kiedy na boisku szkolnym zobaczylibyśmy chłopca grającego w piłkę nożną, ubranego w jaskrawo-różowe tenisówki, bylibyśmy zdziwieni, zniesmaczeni, czy może w ogóle by nas to nie zainteresowało? 43 twórców, pisarzy i ilustratorów poczytnych książek, zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, stworzyło razem 20 opowiadań, w których poruszają temat inności. Wszyscy bohaterowie tychże opowiadań są napiętnowani z powodu różnic. Jest to niepełnosprawność, bieda, homoseksualizm, inne niż ogólnie przyjęte zainteresowania, inny wygląd. Wszyscy oni doświadczają stygmatyzacji właśnie z powodu swojej odmienności. Autorzy pokazują, jak cienka jest granica między ofiarą a prześladowcą. Często bowiem okazuje się, że ci, którzy zainicjowali dokuczanie koleżance bądź koledze z powodu jego inności, sami doświadczyli w przeszłości przemocy z tego powodu. Książka skonstruowana jest z trzech części. Pierwsza przeznaczona jest dla najmłodszych czytelników, druga dla nieco starszych, a trzecia dla młodzieży i dorosłych. Wszystkie kolory świata to książka, która pokazuje, że inność nie musi być piętnem. Może okazać się bogactwem, zarówno dla tego, kto się wyróżnia, jak i dla środowiska, w którym on przebywa. Warto dodać, że wszyscy twórcy, zarówno pisarze, jak i ilustratorzy, nie ponieśli, w ogóle nie chcieli żadnych pieniędzy za stworzenie tego dzieła, ponieważ całość kosztów została przeznaczona na wsparcie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Książka Wszystkie kolory świata to świetna możliwość zainicjowania rozmowy z dzieckiem na tematy trudne, na tematy ważne, bo jak mówi bohaterka jednego z opowiadań o sołtysie Salomonku i tęczy, babka Agata, mówić można o wszystkim. To nie rozmowy niszczą ludzi, a milczenie. Wszystkie kolory świata, autorzy zebrani, gorąco polecam.